Tak dziecinny, że brak słów. Co jest ten dziecinny? Przez jeden głupi błąd mogłem zjarać całą chatę. Się teraz w k***i wypi... to przez okno. Co jest k***? Gdzie to jest? To nie ja, to ona! Jaki? Raz, dwa, trzy. Ryszard! W tym tygodniu w moim 120-metrowym domu, który mam zamiar wyremontować za 50 000 złotych, zabudowuję całe poddasze. Oraz gdyby nie jakiś cud, mogłem doprowadzić do katastrofy i najprawdopodobniej projekt 120-metrowego domu po tym by się zakończył. Ale to już zobaczycie w filmie. Miłego oglądania i życzę wszystkim wesołych świąt. Obiecuję wam, że w tym tygodniu będą już gipsy na ścianach. Nie spocznę, dopóki tego nie zrobię, nie? Mam już patent, jak kontynuować profile. Wkręt idealnie się wkręca w pustaka, więc wkręcimy sobie pod kątem i na odpowiedniej wysokości będziemy mogli przykręcić. I tyle. Wtedy naciągamy sznurek i bajlando. Pierwsze co zrobiłem, to zaznaczyłem odległości, co ile będzie profil na suficie. Po zaznaczeniu pojawił się pierwszy problem, bo patent z wkrętami w pustakach nie zadziała, ponieważ profil boczny jest w betonowym nadprożu, a w niego wkręt nie wejdzie. Dobra, muszę wymyślić jakiś inny patencik teraz. Mam, wymyśliłem, plan doskonały. Kurde, ja to mam łeb. Biorę wkręta, rygipsiaka, wkrętareczka. Przebijemy się przez ten profil. Kuziwa, wystrzelił na dół. Dobra, idę po kolejnego. Kurde, ale mi to wygięło. No i patrzcie, wkręcik jest, oto złapię sznurek. Tak samo robię z drugiej strony, napinamy sznurek i mamy gotową linię. Przywiązujemy sznurek, zerwać się nie zerwie, chyba. I idziemy na drugą stronę. Co? I koniec sznurka? A jakim cudem? Dobra, trzeba zrobić przedłużkę. Zwiążemy dwa sznurki ze sobą, bo szkoda sznurka. Czy kurde, czy się tak nie pierdzielić? Może walnąć po prostu nowy. Nie, dobra, lepiej dać nowy. Dobra, jest tak napięte, że ja pierniczę. Tylko dotykam głową. Jakoś tak kurde za nisko się wydaje. Coś mi tu nie pasi. Dobra, jest gitara. Proszę Państwa, robimy to samo co wcześniej. Trzaskamy grzybki, tak żeby właśnie były po środku. Zakładamy profil, już teraz powinno pójść to o wiele szybciej. Zwłaszcza tutaj na środku, przecież to będzie już easy robota, ja pierniczę. Cyk. I lecimy tak wszędzie. Wszędzie grzybki już założone. Zakładamy teraz profile, żeby sprawdzić, czy na pewno będzie wszystko równo. Pierwszy profil leci w ruch. Matrix. Pięknie. Trzeba sprawdzić, czy na pewno, kurczę, jest wszystko git. Bo mam obawy, że to nie jest równe ze sobą. No nie jest. Jakim cudem? I to o dużo, kurde, centymetr. Jak? No jak ja to niby zrobiłem? Uff, żebym się zaraz nie zdenerwował, że ja muszę wszystkie podnosić. To jest niemożliwe. Start jest równy, ale tutaj zaczyna spierdzielać. No proszę was, nie, no tylko nie to. Ja się załamię, co ja tu źle zrobiłem. Sznurek był tak napięty, że aż mnie paluchy bolały. Chyba że ten faluje. Sprawdzę z daleka. Ej, jest szansa, że to wina profila przy ścianie, ale to też w sumie do dupy. No tak, jest leciutka łódka. Ale jak ja to zrobiłem, jak ja dopuściłem do tego, że jest leciutka łódka, to ja nie wiem. Może byłem zbyt chory. Zakładamy wszędzie profile i zobaczymy, co to będzie. Okej, a sprawdzę tutaj poziomicą, czy tu jest git. Kurde, tu jest na odwrót. Uff, ty, co jest grane? Nie umiem zrobić podwieszanego sufitu? Jak to możliwe? No robiłem według tego. Kompletnie nie rozumiem, co tu się właściwie dzieje. Naprawdę, mam dosyć. Nie ogarniam tego, to jest jakaś magia. Myślę, że tego nie będzie widać. Zrobimy tak. Zrobię wszystkie te profile, przyłożę jeden regips, przykręcę. Jeżeli będzie widać, że faluje, to rozbiorę to gówno wtedy i na nowo. No innej opcji nie widzę, no bo nie ogarniam tego. Niby robię prosto, według sznurka, wszystko wydaje się gita to dupa, a tu git nie jest. Pasują ze sobą ładnie. Teraz robimy łączenia. Jak już wam ostatnio wspominałem, patrzcie jaki mam patencik na łączenia. Mamy pocięty kawałek profila, wsadzamy w profil, pyk i go ściskamy. O! Powstaje nam coś takiego i tym łączymy sobie dwa profile. Wsadzamy jeden w drugi. O! Pięknie, aż jajo mięknie. Wkręciki do blachy i łączymy. No i mamy pięknie przytegowane. Robimy tak drugi i gitara. Po co kupywać jakieś właśnie łączenia, marnować sianko, jak można wykorzystywać z resztek profili. Oszczędniej, może niekoniecznie szybciej. Wiadomo, mając gotowe łączenie, pychamy jeden w drugi i tak naprawdę tyle. Ale przynajmniej jest taniej. Jak komuś zależy na oszczędności, tak jak mi, to jest idealne rozwiązanie, bo takie łączenie kosztuje kilka złotych. Króciutka przerwa na zapakowanie paczki dla was, dla widzów. Co będzie w paczuszce? Do paczki wlatuje mechaniczna klawiaturka Genesis RGB, proszę Państwa. Możesz sobie nawet ustawiać kolorki jak tylko zechcesz. Gamingowa myszka. Bezprzewodowe słuchawki mamy taki cycek, podpinamy do kompa i wtedy są bezprzewodowe. Duża podkładka pod myszkę i klawiaturę, idealna będzie do zestawu. Zajebisty plecak. Jakbym chodził do szkoły, kurde, sam bym taki nosił. Więc tak naprawdę do kompa macie już gotowy zestaw do podłączenia. Do paczki wlecą jeszcze słodycze oczywiście. Duża czekolada Milka, Twixy, paczkę. Zajebistą czekoladę, uwielbiam ją. Nussbaiser orzechowa i ptasie mleczko. Co? No i co? Ja, ej, ale już nigdzie nie kupiłem papieru. Zabrakło papieru, kurde. Dobra, ej, to będzie wyjątkowa paczka. Zrobimy kokardkę i na ten karton nakleję. Taka soczysta i popeliniarska paczka będzie z zewnątrz oczywiście. A co trzeba zrobić, żeby otrzymać tak popeliniarsko zapakowaną paczkę? Jutro, czyli 26 grudnia o godzinie 18:00 na moim Instagramie, na Instastory pojawią się 3 pytania związane z moim kanałem. Osoba, która jako pierwsza napisze mi poprawną odpowiedź na wszystkie 3 pytania, zgarnie paczkę. Powodzenia! Oraz podaję zwycięzcę z poprzedniego odcinka. Równo o godzinie 18:00 dodałem story na Instagramie z zagadką. Pierwszą osobą, która odpowiedziała poprawnie na zagadkę, była Kasia. Ogólnie nie spodziewałem się, że będzie to tak prosta zagadka, bo chwilę po niej dostałem wysyp wiadomości z poprawną odpowiedzią. Mam nadzieję, że tym razem będzie trudniej. Wracamy do odcinka. Odmierzamy kolejny profil. 53 cm od tego profilu. W zasadzie to trzeba odmierzyć środek profila, więc profil ma grubość 6 cm, więc nie zaznaczam 53, tylko zaznaczam sobie 56. Tutaj. Ta sama metoda. Nie, no jest teraz tak napięte w pytkę, że ja pierniczę. Tak tylko przypomnę o zostawieniu łapki w górę i taktycznego komentarza dla zasięgu. Możesz napisać cokolwiek. Na przykład możesz życzyć wszystkim szczęśliwego nowego roku, a ja przypnę Ci serduszko. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi pomaga się rozwijać, bo YouTube widzi, że coś się dzieje pod filmami i promuje je dalej. Zakładamy kolejny profil. Mam tylko nadzieję, że nie będzie jakichś różnic wysokości, bo tego się najbardziej obawiam. Proszę, oby tu wszystko grało. Jakim cudem? Jakby każdy kolejny idzie coraz wyżej. A może to i lepiej? Będzie więcej miejsca nad głową po tej stronie. W sumie taki sufit lekko pod kątem, to by nie było głupie, bo z tamtej strony jest po prostu najniżej. No, nie wiem. Co jest grane z tym sufitem? A już wiem dlaczego. Bo ten profil przyścienny zrobiłem leciutko pod kątem. I idzie nam sufit do góry, ale lepiej do góry niż na dół. Patrz babka, jaka różnica. No i to jest wina Tuska. Mamy założone. Biorę teraz poziomicę i tutaj sprawdzimy, czy chociaż tutaj jest równo. Sprawdzamy. No tu jest pięknie. Idziemy dalej. No tu też jest pięknie. No tu też jest pięknie. Wszystkie 3 z sobą się stykają. A jak tutaj? Tu może być. Totalnie tego nie będzie widać. To jest marginalna różnica. Czyli odtąd nam się zaczyna łódka. Tu mamy te 2 profile równiutko, a tam zaczyna się robić łódka. Tu już tego nie ma. Czyli odtąd zaznaczę sobie markerem, gdzie trzeba poprawić. Odtąd. Odtąd do końca trzeba walnąć poprawkę. Nie mam pojęcia, jak to się wydarzyło. Muszę tu teraz dociąć ten odcinek. Docinamy profila. To jest najprostsza i najfajniejsza czynność. Cięcie profili, szybka akcja. Tylko można się pociąć, bo są ostre te blachy. Ale tak, to jest gitara. Po co Ci widzowie wysłałem rękawiczki? Żebym miał na zapas? No co ja mogę poradzić? Zapominam zawsze o tym. Cyk. Robimy teraz te... O, widzisz, tu jest taki ostry kawałek. Właśnie o takie gówno się kaleczę. Nie, tam leżą rękawiczki, zobaczcie. Rękawiczki są dla słabych. Wsadzamy profil w profil, wałeczek i ciach. I robi nam się łącznik. I to naprawdę się dobrze trzyma. Lecimy z ostatnim profilem. Ostatni profil jest tutaj. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić, jeżeli mamy przeszkodę, czyli tak jak w tym przypadku mamy komin, to jest nasza przeszkoda. Nie będzie się dało po prostu zaciągnąć sznurka, zaraz coś wykminimy, jak to zrobić, aby było jednak dobrze. Teraz, żeby złapać sobie ten profil, łapiemy sobie poziomicą tamte profile, pyk, i tu mamy od razu wysokość, na jakiej powinien być nasz profil. Bierzemy wkręta ciesielskiego, tu musi być wkręcony wkręt. No i teraz tu założymy sobie sznurek na wysokości odpowiedniej. Dobra, jest napięty jak chuj, więc się trzyma. Zszywacz babka. Patrzcie, nie chce mi się związywać. Jak widać, nawet można przyszywać w tym murze. Sznurek napięty, tylko jeszcze sprawdzę poziomicą, czy wszystko działa. No tutaj jest git, tu nie dotyka, czyli tam go trzeba leciutko do góry. W sumie prościzna, bo robimy tak. Tyk, tyci, tyci. Podciągnąłem go do góry, na wkręcie. No i teraz perfekt. Tak robimy. Przybijam grzybki, potem to samo robimy z drugiej strony i mamy ready. Przykręcone. Dobra, proszę Państwa, zakładam profil. Sprawdźmy to gówno. Cyk, czy będzie równiutko. Sprawdźmy poziomicą, czy dobrze zrobiłem. Pięknie. Wszystkie cztery łapią się. No kurde, bajlando. Wszędzie wszystkie cztery profile się dotykają. Luksus, robotę zrobiłem. O, a już się tak bałem, że będzie problematycznie. Na szczęście jest krótki. Połamać się nie powinien. No jest gitara. Ty, nie dotykam. Przykręcimy, zobaczymy. Pomyśl sobie, że tak cały sufit będziesz musiała trzymać razem ze mną. Trzymaj. Ja mam fajnie, mogę głową. Babka! Zna mi się ręka. Bądź silna. W tobie siła. Okej, sufit będzie mniej więcej tak. Będę chodził tak. Okej, no na takiej wysokości będzie. Ważne, że mogę się wyprostować. Nie będę mógł się rozciągnąć, będę mógł tak się rozciągać. Albo tak. O, zawsze jakieś rozwiązanie, żeby się rozciągnąć. Jeden kontrolny regips został przykręcony. Głową nie uderzam. Mam jeszcze kawałek. No i nie podskoczę, okej. Jak stanę na palcach, to uderzę. No nie ma po co tutaj skakać. Jest gitara. Bałem się, że będę haczył. A tu mogę jednak sobie na luzaku. Nawet mogę, wiecie, sobie pobujać. Mogę być tak w cholerę wyprostowany i jest gitara. No nie, no tobie to jeszcze brakuje i to pół kilometra. Jest zajebiście. Bałem się, że będę haczył. Ściągamy to. Ja sobie tam przykręcę ostatni profil i lecimy folię. Babka, tylko mi wkrętów nie wynoś. Już się tak nie denerwuj, to. Tam to odłożyłam. Dobrze jest. Zostaw to! Będę tego używał. Myślisz, że po co to przenoszę? Żebyś zabierała? Pisz czy co? Co? Powoli odpalam, żeby się... Potrzebuję niektóre rzeczy czasem. Jeszcze robię tutaj. Kazałeś sprzątać! Potrzebowałem miarę. Była dosłownie na samym dnie. Tabletkę na serce masz? Proszę Państwa, mamy to. Zakładam właśnie w tym momencie ostatni profil. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że zaraz będę mógł założyć folię, potem przykręcić regipsy, potem je zaszpachlować, potem jeszcze wiele innych rzeczy i będzie poddasze skończone. No i mamy to. Sprawdźmy teraz poziomicą, czy na pewno jest wszystko git, bo to kurde różnie bywa. Tylko tamten jeden coś świruje. Trzeba dziada obniżyć. Tu wszystkie się dotykają, a tu jest kurde dramat. Tak nie mogę zostawić. Tu jest wszędzie gitara, a tu? No nie, tak nie może być. Przez ten jeden błąd zrobiłem cały sufit niżej o jakieś 2 cm. Bardzo źle, bardzo źle. Zobaczę, jaka jest całkowita wysokość do profili. 195,5, a było 196,5 powinno być według moich wyliczeń wcześniej. Więc zrąbałem o centymetr. Centymetr nam uciekło. Myślę, że to dużo przy takiej wysokości. Każdy centymetr się tak naprawdę liczy, bo dojdzie centymetr regipsu, centymetr 20 tak naprawdę i zrobi nam się 194. A ja mam 193, albo może jestem niższy? Bo w butach w sumie nie dotykam. Dziwne. Żeby wyrównać ten jeden krzywy profil, wziąłem ściski stolarskie i poziomice. Poziomice przycisnąłem do pozostałych profili, które są zrobione dobrze. Tak, aby również nachodziła na ten profil, który jest zrobiony źle. I każdego grzybka po kolei obniżałem do poziomicy. Dzięki temu bezproblemowo wszystko wyrównałem. Proszę Państwa, profile już wiszą, zanim położymy folię. Przeleciałem się jeszcze z kamerą termowizyjną po całym poddaszu. Jak możecie zauważyć, gdzieniegdzie jeszcze się znajdą takie zimniejsze miejsca, o, na przykład tutaj jest, i wszędzie, gdzie znalazłem mostki cieplne, wpychałem wełnę, która została mi po ociepleniu poddasza. Powiem Wam, że taka termowizja daje bardzo dużo, bo nam się może wydawać, że zrobiliśmy wszystko dobrze. A to dopiero taka kamera nas zweryfikuje i pokaże wszystkie niedociągnięcia, gdzie jest chociażby minimalny przepływ powietrza. Poza wełną w trudno dostępnych miejscach używałem pianki montażowej. Skoro działa jako ocieplenie przy montażu okien, to i na poddasze się nada. A w tym samym czasie babka na profile przyklejała taśmę dwustronną, żeby móc potem walnąć folię. Nie wiem dlaczego, ale już mi się to zdarzyło drugi raz. Przykręcam sobie nowo otwartą piankę, a ona nie leci. Pianka nie działa. Pełna i nie leci. Wymieniłem sobie. Lipa. Proszę Państwa, biorę inną pianę. Tamta pianka, nie wiem. Wziąłem dwie różne butle i to samo. Sprawdźmy, czy tu będzie git. No, to działa. Nie mam pojęcia, co jest z tamtymi piankami. Coś Wam pokażę. Tą belkę, jak widzicie, z drugiej strony pięknie obrobiłem wełną. Że nie widać, na zszywacz przybiłem, bo wokół niej były mostki termiczne, uciekało ciepłe powietrze. Teraz już nie ma gdzie spierdzielać. Z drugiej strony robię to samo. Wiecie, Jak gdziekolwiek widzę jakieś uciekające powietrze, niweluję to. Jak wiadomo, przez poddasze ucieka najwięcej ciepła, więc im lepiej zaizoluję poddasze, tym lepiej dla mnie. Widzimy się, jak całe poddasze będzie zaizolowane. Teraz to, co najgorsze. Trzeba wnieść wszystkie regipsy na górę. Dawaj, babka. Jeszcze trzymaj. Czas na odpoczynek w mojej chacie. I to jest życie, jak w Madrycie, kurde. Fajnie już się będzie położyć tutaj na normalnym łóżku. Jak już wszystko będzie skończone, to będzie dopiero fajnie. Te regipsy, na których siedzę, powinny starczyć na całe poddasze, żeby zabudować je calutkie. Mam nadzieję, że tak będzie. 824 zł. Jeżeli dobrze pamiętam, 34 albo 35 regipsów. Widzimy się jutro. Pamiętacie, jak w ostatnim filmie rywalizowałem z babkami? Oto kto zrobi lepszą choinkę, a choinkę wybieraliście wy. Wygrana choinka miała stać w zasłużonym miejscu na budowie. I wygrała choinka babek. Ale jak się okazało, najpierw ja przypadkowo uszkodziłem ich choinkę. Przechodziłem obok, szturchnąłem o dolną platformę babek choinkę. I połamała się góra, spadła i się stłukła bombka. Ja pierniczę. Nie chciałem. A potem one same dobiły ją do końca. Chciałam wyciągnąć przedłużacz z tego i to się wyjęło naszą choinkę. No co? I nic z niej nie zostało, więc walkowerem wygrałem ja. Proszę Państwa, nowy dzień, mamy wtorek, ściągamy teraz całą taśmę z profili, kleimy folię i można trzasnąć w końcu regipsy. Tak od razu powiem, pamiętajcie o tym, jak dajecie folię. Ja mam z tej strony i tak samo mam z tamtej. Trzeba sklejać folię z sobą. Czyli tak jak mamy tą folię, to teraz do tej folii trzeba przykleić jeszcze kolejną, czyli na poprzednią warstwę idzie taśma, żeby polecieć dalej, jeżeli rozumiemy, o co chodzi. Robimy po prostu przekładki. Nie może nigdzie być na styk. Przekładka 10 centów, styknie i po prostu i tyle. Coś wam pokażę, patrzcie na to. Nie wiem, jak to się stało. Jedna z tych niedziałających pianek wypuściła takiego, kurde, gluta. Po podłączeniu i wyciągnięciu cały czas syczała, więc wsadziłem wkręta, żeby nie wyciekało aż tyle pianki. I patrzcie, co się wydarzyło. Dobre. Ej, takie artystyczne. Patrzcie, zrobię takie profesjonalne ujęcia. Folia idealnie nie starczyła nam na kolejny profil, patrzcie. Dotąd sięga folia, więc trzeba ją przyczepić do belek, no bo szkoda folii. Biorę zszywacza, cyk, kurwa, zszywek nie ma. Całe poddasze jest już w folii. Nie ma tragedii. Klaustrofobicznie się nie czuję. Niby nisko, ale jest gitara. Ważne, że mogę normalnie stać. No dobra, nie mogę stanąć na palcach, to wtedy uderzę. Ale jest gitara. Dla mnie nie jest źle, nie? Ważne, że mi się podoba. Jest pięknie. Przyszedł czas na to, czego najbardziej się obawiałem, czyli trzymanie rąk w górze. Trzeba przykręcić regipsy na sufit. Nie wiem, jak my to zrobimy, żeby szło równo, bo trzeba zrobić tak, aby pięknie, równiutko poszły regipsy tam. Jak ja to zrobię? Nie wiem. A nie wiem ze względu na to, że w tym domu wszystko jest krzywe. I totalnie nie mam do czego się odnieść, żeby płyty szły prosto. Chyba że są na to jakieś metody, o których ja nie mam pojęcia, więc możecie dać znać w komentarzu. Dlatego w pierwszej kolejności przykręciliśmy płytę do sufitu tak, aby dolegała do ściany. Dobra, możesz puścić. Za mocno napiliśmy folię ogólnie, jak tak patrzę. To jeszcze gips idzie tutaj i on będzie tu napierał. Wiesz, zawsze można to zrobić, trochę tu poluzować. Trzeba całą linię poprawić. Proszę Państwa, robimy poprawki. Źle przykleiliśmy folię, za bardzo naprężona. No i nie przykręcimy regipsa, więc trzeba ją ściągnąć. Na szczęście łatwo schodzi i na nowo przykleić. Po przeklejeniu folii stwierdziliśmy, że zrobimy jeden regips boczny, żeby zobaczyć, czy to do siebie pasuje. Odmierzyłem, zaznaczyłem, naciąłem i musiałem pierdyknąć regipsa ciosem karate i on się połamie. Połamał się. Wiesz, babka? W ogóle tutaj się zdarło i tu widać, jak one są bardzo napowietrzone, te regipsy. Są jakieś gówniane. Patrzcie, jak te regipsy są napompowane. Wszędzie są drobinki powietrza, patrzcie to. Widzicie, jakie regipsy robią w tych czasach? Dramat. Przez to są bardziej kruche. No porażka po prostu. Żebyśmy na pewno równo przykręcili płytę, ustawiliśmy i wypoziomowaliśmy laser. Mniej więcej na tej linii powinien być cały regips prosto. Powinno być wtedy git. Jak to będzie? To się okaże. Kręcimy regipsa. Teraz możecie zobaczyć, jak krzywa jest ściana. Dramat. Ogólnie nie możemy iść tak równiutko, żeby nam się powstawały krzyże. Teraz mi się przypomniało. Na suficie pierwszy trzeba uciąć w pół, zrobić taką przekładkę. Ściągamy z powrotem. Kurde, w miarę prosta linia mi idzie. Szok. No patrz, jak pięknie. Ty byś tak nie zrobiła. A co? Jesteś tak dziecinny, że brak słów. Co jest tym dziecinnego, że połamałem regipsa? No i co, żeś nie pomogła? No za późno było, nie zdążyłam mu złapać. No jak stoisz z rękami w kieszeni, no nie, i się połamał cały. Ja pierdzielę, co za gówno. Pamiętaj, karma. A za karma za co? Trzymaj go lepiej, babka, nie karmisz tutaj. Pierdzielę. Nieźle. Po przyłożeniu regipsu do sufitu, regips wydawał się za krótki. I mieliśmy obawy, że regips na skosie nie będzie dolegał do tego na suficie. Dlatego, żeby mieć 100% pewności, najpierw przykręciliśmy ten na skosie. Po przykręceniu sprawdziliśmy, jak długa płyta jest nam potrzebna. I jak się okazało... 2,13. Co za gówno. A regipsy mają 2. Dlaczego ja tak musiałem zrąbać? Najprościej by było wymienić regipsy, pojechać i kupić te 2,5 metra i po prostu je docinać. To by było najprostsze rozwiązanie. Dlatego tak też uczyniłem i pojechałem do Castoramy po dłuższe regipsy, na które wydałem 314 zł. Mogła spłonąć cała chata. Dziura na wylot przez 3-centymetrową płytę. Tak wypaliło. Coś takiego. I to wszystko przez żar z kominka. Zrobiłem taką głupotę, że masakra. Rozumiecie, że mogłem zjarać całą chatę? Przecież to byłby dramat. No nie? Jak sobie o tym myślasz, mieciarki przechodzą. Przez jeden głupi błąd mogłem zjarać całą chatę. Masakra. Plastikowe wiaderko. Wczoraj, jak rozpalałem rano w kominku, wyciągałem popiół, który wyglądał mniej więcej tak. Nawet nie było czuć, że jest ciepły. Wyciągnąłem, bo mam plastikowe wiaderko i tutaj totalnie zrąbałem, nie? No i jak się okazało, w środku był żar. I nie dość, że dałem to do plastikowego wiaderka i właśnie wypaliło całe dno. Zamiast wiaderko stać na metalowej płycie, stało na drewnianej podłodze. Rozumiecie, że żar wypalił 3-centymetrową płytę i leżał sobie na szczęście na wełnie. Na przykład jakbym postawił wiaderko idealnie na łacie, przeszłoby to na wylot, ta łata by się zapaliła i by poszło wszystko, nie? Tak to wełna trochę to przydusiła, plus popiół z wiaderka przydusił ten ogień, ten żar i na szczęście nic się nie zapaliło. Masakra, dosłownie szczęście w nieszczęściu. Trzeba uważać, nie? Teraz priorytet to kupić metalowe wiadro i rozważnie myśleć nad tym, co robię właśnie, nie? Bo widzicie, jeden głupi błąd i by cała chata spłonęła, nie? W ogóle babka to odkryła, że jest dziura w wiadrze i że tutaj jest, kurde, pali się, nie? Chciała dzisiaj rozpalić w kominku, podniosła wiadro, a to się zaczęło wysypywać. No i tutaj się żarzyło, nalała wody, widać jest jeszcze mokre i to... Jak jest rozgrzane, jak jest ogień, skwierczało, nie? Na przykład nie byłoby mnie 2-3 dni, wyjechałbym, nie? Cholera wie, czy to by się nie zjarało. Masakra. Widzicie, ja popełniłem bardzo głupi błąd i jest zima. Każdy pali teraz w piecu. Nieraz się słyszy, że komuś chata spłonęła, czy przez kominek, czy przez jakieś inne rzeczy. Mi na szczęście się tak nie stało. Uważajcie na siebie, pilnujcie takich rzeczy. Z ogniem nie ma żartów. Ja się właśnie o tym przekonałem, nie? Co, trzeba założyć płytę z powrotem. Zostanie z taką dziurką, to już nie jest gorące, to już jest zimne. Mokre nawet jeszcze. I trzeba to jakoś wszystko zabezpieczyć. Trzeba w końcu skończyć ten komin. Tylko kurde, najpierw chcę założyć górę, żeby zrobić ten dolot ciepłego powietrza i wtedy tak naprawdę będę mógł zamknąć komin. No, ale przy okazji mogę popodziwiać, jak tutaj wełna. Czy jest wszystko gitara, czy nie? Czy gdzieś jest mokra, czy jest jakaś wilgoć? Wszystko suchutkie. Domyślam się, że nie jeden mnie teraz skrytykuje, że jestem głupi, że jak ja mogłem do czegoś takiego dopuścić itp. itd. Ale jak wiadomo, każdemu może się zdarzyć błąd. Wiecie, to była chwila nieuwagi, tu się z kimś rozmawia, tu coś, szybko, chce się rozpalić i jakoś nie poczułem, żeby tam było coś gorącego, nie? No ale widzicie, też mój duży błąd, że nie wziąłem metalowego wiadra i że postawiłem na drewnianej płycie. Na szczęście nic się nie stało, ogólnie chcę wam o tym powiedzieć, chcę wam to pokazać, pokazuję wam jaka jest sytuacja, ze względu na to, bo boję się też o innych, mam nadzieję, że to, co u mnie się stało, przyczyni się do tego, że ktoś nie popełni tego samego błędu, że będzie myślał przy tym, żeby właśnie takich sytuacji nie było jak u mnie, nie? Zawsze trzeba myśleć nad tym, co się robi w danym momencie. Tak sobie myślę, co by było, jakby mi się chata spaliła? Czy ja bym kontynuował projekt? No też zależy, do jakiego stanu by się zjarała, bo tutaj jest pełno drzewa. Strop jest drewniany, myślę, że nie, myślę, że cała chata by była do zburzenia. I wtedy bym musiał projekt na nowo, na przykład. Nie wiem, coś bym wtedy wymyślił. Kurde, nie mam jak przysunąć tej płyty. Jestem ciekaw, czy na przyssawki da radę. Na samym końcu nie mogę jej podnieść sam do góry i przysunąć. Spróbujemy złapać przyssawkami i pociągnąć. Ty, da radę! Ale ja to jestem gość. No i płyta jest już jak dawniej, tylko niestety z dziurą, ale to i tak będzie pod panelami. I pamiętajcie, uważajcie na siebie. Króciutka przerwa na otwarcie paczki od widza. Paczka dosyć spora i powiem wam, że jest ciężka. Ciuchy? Spodnie majstra! Ciekawe, czy mój rozmiar. Nie, no zaraz je przymierzam, ale tutaj coś jest jeszcze. Jakiś ciuszek. Jeszcze jedne spodnie. Kurde, ktoś mi spodnie kupił. To są spodnie na budowę chyba, tak? Przymierzam te, bo wyglądają zajebiście, podobają mi się. Profesjonalista, kurde, ej. Nawet idealnie pasują tutaj. Jakim cudem ktoś trafił. Ale kieszenie strasznie ciasne. Nie wiem, czy takie mają być. Pełno kieszeni. Zajebiste. Ej, nowe spodnie na budowę. Będą chodzone, kurde. Pamiętajcie, majster Hubert, jak się do mnie zwracacie. Tu są kolejne. Mamy liścik. Nowy Tomyśl. To niedaleko. Drogi majstrze Hubercie. Widzicie? Tak właśnie trzeba się zwracać. Wraz z chłopakiem bardzo dziękujemy tobie za filmiki na YouTubie. Lubimy cię oglądać, gdyż jesteś sobą i nikogo nie udajesz. Czaby na pewno. Babka, co ty odb***asz? Ile mam ci mówić, kurwa? Obiad! Jeszcze z tobą. A ty jak kamerujesz? Ile mam ci, kurwa, mówić? Kamera wyżej! Pierdziele, nie? Dobra. Udowadniasz, że jeżeli się chce, to można wszystko. Bardzo podobał nam się odcinek, w którym powiedziałeś, by nie hejtować słabszych. Również jesteśmy przeciwko jakiejkolwiek przemocy. Bardzo mnie to cieszy, że ktoś popiera moje słowa. Zamiast tego kochamy... Ile jeszcze będziesz szczekać? Przestań, nie dostaniesz smaczka ode mnie. Zamiast tego kochamy nasze koty, Boczka i Kotleta. Mój partner jest elektrykiem i zadeklarował mi, że jeżeli będziesz potrzebował pomocy przy elektryce, chętnie ci pomoże. Fajnie, fajnie. Jak coś, dzwoń. I tutaj jest numer telefonu, wiadomo, nie będę go czytał. Pozdrawiamy cię serdecznie, Lidia i Bartosz. Lidia, Bartosz, również was pozdrawiam. Mamy coś takiego, nie mam pojęcia, do czego to służy. Otworzyć się tego nie da. A, da się. Długopis. Ołówek. Mamy ołóweczek, chyba jakiś taki budowlany. Mamy pełno bezpieczników, o kurde. 10 bezpieczników szesnastek. Na pewno się przydadzą, jeszcze elektryka nie została skończona. Wydaje mi się, że na pewno mi braknie, więc idealnie. Co mamy dalej? Co to jest? K-Open, Lux Time Send. Co to jest? Motion sensor do 1200 W. Nie mam pojęcia, co to jest. Sprawdźmy dalej. Wydaje mi się, że na pewno jakieś elektryczne rzeczy. O, mamy rysiki do tego ołówka. Będę musiał obczaić, jak się wymienia i w ogóle jak się chowa. Widzę, że są te zwykłe grafitowe i jest jeszcze żółty. Co mamy dalej? Paczkę tych. To są kostki WAGO. Kurde, masa kostek WAGO. Zajebiście. Nie wiem, ile ich tu jest, ale myślę, że jest ich tu bardzo dużo. Bardzo dziękuję. Za jakiś czas wracam do elektryki, więc myślę, że będą w sam raz. Co mamy dalej? Mamy polar. Ja pierniczę. Oby mój rozmiar. Pasuje idealnie. Kurde, ej, będzie cieplutko na budowie, nie? Spodnie fajne, dwie pary. Polar jest. Co mamy dalej? I mamy... Co to jest? Taśma elektroizolacyjna. Samogasnąca. Kurde, nie wiedziałem, że takie cuda robią. Taśma elektroizolacyjna samogasnąca. Czyli co, zapali się, to gaśnie. I to wszystko w tej paczuszce. Bartosz, Lidia, dziękuję za tą paczuszkę. Pozdrawiam was serdecznie, a my wracamy do odcinka. Proszę państwa, kolejny dzień. Trzeba kontynuować poddaszek. Byłem w sklepie, kupiłem regipsy na sufit. Specjalnie dłuższe. Te mają 2,60, więc będzie je można ładnie docinać, aby pasowały, bo przy tych brakowało nam 12 cm. Najpierw zrobimy skośne ściany w regipsach i potem będziemy docinać sobie sufit. Tak chyba będzie najprościej. Zakładam pas majstra. Bardzo przydatna rzecz, taki pas, nie? Żałuję, że sobie sam nie kupiłem. Już, kurde, dawno temu, na początku remontu powinienem już mieć taki pas, ale nie oszczędność, oszczędność. Teraz już jest o tyle prosto, że pierwszy regips mamy wyrównany, więc teraz tylko przykładamy regips do regipsa i lecimy do samego końca. Lecimy, babka. Nie śpimy, bo prąd nam zgaśnie i będzie lipa. Nie mogę się doczekać, aż cała góra już zostanie walnięta w regipsy. To będzie coś pięknego, jak to będzie już zamknięte. Proszę Państwa, ja sobie działam na remoncie z babką, a dla Was wleciał odcinek specjalny, trochę inny. Tak jak wspominałem, na Instagramie zawsze Was informuję, kiedy będzie nowy film. Tak jak właśnie w tym momencie. Więc jeżeli chcesz być na bieżąco, chcesz wiedzieć, co się dzieje na budowie, wbij na Instagrama, zaobserwuj. Proszę Państwa, dlaczego to tak pracuje? Przecież tak nie powinno być. Nie ogarniam tego. Profile są co 48 cm. Nie wiem, regipsy są do dupy? No ogólnie to są regipsy z sieciówki, nie? Uginają się lekko, nie? Ale nie spodziewałem się, że będzie... No ale zobacz co? Coś takiego. Ty, k***o. Patrzcie na te regipsy. Co to k***o jest? Z plasteliny. Pokaż to. Ty, jak to jest k***o napowietrzone. Patrzcie to. Co za shit. Widzicie? Po rozcięciu to jest normalne w regipsach? Same powietrze. Ogólnie mam na dole regipsy jeszcze stare. Tu mam jeszcze wcześniejsze regipsy z innego sklepu. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Tu jest inaczej. Tu połowa jest nadmuchana, a druga połowa jest normalna. Masakra. Też mieliście takie problemy? Te regipsy są mega giętkie. A, nie wiem co teraz, ale chyba lecimy dalej. Nie wiem, jak to później rozwiąże problem. Chyba nie będę sufitów po prostu dotykał, żeby to się nie psuło. Ej, albo inaczej. Co się daje na łączenia, kiedy na przykład nam pracują płyty? Słyszałem, że niby akryl, albo może coś innego. Co polecacie? Możecie napisać. Dobra, lecimy z kolejnymi. Co, aż tak zjechaliśmy? I co, że niby teraz jest równo? Skąd ja mam wiedzieć? Skąd ty masz wiedzieć? Babka. Wiesz, opieraliśmy się na murłacie, która jest krzywa. Nie, na poziomicy i laserze. Na murłacie. Co? Nic. Słyszałem twoje pyskowanie. Irytuje mnie. No, zobacz, jak się krzywo zrobiło. Ja? A ja? No my. No ja nie. Ty no kręciłeś. Nie, w dół, w górę, mów coś. Jest git już. Dociśnij po prostu. Ach, jak mi się już nie chce. Mi się nie chciał tu przychodzić. Mi też nie. Teraz musimy dociąć tutaj idealnie pod komin. Nie będziemy tutaj robić takiego ząbka. Do komina jest 114 cm, więc mieścimy się tutaj. A tu już po prostu kolejny regips polecimy w dół i będzie gitara. Za kominem będzie najgorzej, bo tutaj najciaśniej. Powiem Wam, że jak na to, że robimy 1,5 godziny, to nie jest źle. Już mamy pół poddasza, ale tylko z kosy, bez sufitu. Mam nadzieję, że przy suficie nie będzie takich problemów. To by fajnie szybko poszło. Teraz za kominem. Tu chyba będziemy robić ząbka, co? Też tak sądzę, że będziemy robić ząbka. Jak się okazało, nie jesteśmy najlepsi w przenoszeniu wymiarów i figur. I długo rozkminialiśmy, którą stronę regipsa powinniśmy wyciąć. Regips. Tak jest teraz, tak? To wchodzi pod komin. No. Tak. To całe zostaje. To całe zostaje. To trzeba uciąć do końca. No. Poczekaj. Co? Dobrze my to myślimy? Nie wiem. Czaj, odsuń się, chcę to sobie zwizualizować. Podnoszę tego regipsa. Nie, bo tu jest Tam tu będzie góra. Wycięte. Tu jest dół. Skoro tam wytniemy, to tam jest góra. To moja lewy górny róg musi być odcięty. No jest dobrze. No bierzesz tak. Tak jest teraz. Lewy górny róg musi być cięty. Dobrze. Okay. No jest dobrze. Bierzesz to do góry. Okej. Okay. Siup. Dobrze. Będzie idealnie. Dobrze. Perfekto. Kurde, wyższa matematyka. Figury, przełożenie ten. A było to na matematyce? Było. Przeniesienie figur. Sprawdźmy to gówno, czy jest dobrze, czy nie jest. No weź to skręć pod kątem. Co ty robisz? Przecież musimy... No właśnie tego nie chciałam. No ja chciałem po prostu przełożyć i pa. No poza jakoś dziwniej. Co żeś zrobiłeś? I co teraz? No musisz tam wejść. Jezu. Czemu zawsze ja? Ale masz folię, możesz kolankami na folię. No, super. No, co? To luksus na folii klękać. No. Czekaj, bo się przewracam. Nie przewracaj. No, a jak mam tam wejść? Babka, co ty kombinujesz? No. Okej, udało się. Mamy to. Dobra, trzymaj babka. Nie może nam teraz spierdzielić. Bombka spadła. Co ty moją choinkę niszczysz? No to pomóż mnie, nie gapisz. Gapię się? Przykręcam regips, a ty mi rozwalasz choinkę. Co? Ej, no dobra, połamią jeszcze, co? Ty już jeszcze... moją połamałeś. Muszę się oddzięczyć, tak? Babka. Facet. Dawaj razem. Dawaj tam do tyłu. Tam, gdzie już nie mamy roboty. Nie! Uratował, kurde. Dawaj ją tu za komin. Teraz chodź do paskudztwa. Teraz już nikt tego nie będzie widział. Co nieco, tak chyba easy, nie? No tak, lepiej jak z rękoma. Może nie jest easy, muszę na palcach stać, ale jest lżej. Ogólnie, tak jak mogliście zauważyć, zagęściłem wkręty i to tak dużo. Na odległość ręki jakieś 20 centów, więc jest o wiele gęściej. I tutaj kurczę też będzie trzeba to poprawić. Jest zdecydowanie za rzadko. No nie, no tak nie mogę zostawić, no patrzcie. Bo jednak jak będzie gęściej, będzie bezpieczniej. Może dzięki temu będzie mniej pracował. Siubidubi dance. To był program, nie? Pamiętam, zawsze lubiłem to nucić. A co to był za program? Chyba You Can Dance. Na pewno? Jesteś pewien? No i mieli taki wstęp. Siubidubi dance. To były wstępy, kurde. Siubidubi dance? Na pewno tak było. No tak, to było siubidubi dance. Na pewno nie tak. Na 200%. Chyba You Can Really Dance. Nie, tak. Chyba że jakieś w późniejszych edycjach. No aż zaraz kurde wygooglamy. Ale w tych ich pierwszych to było siubidubi dance. Na pewno nie. No kurde, pamiętam to. Pamiętam to jak dziś. Dobrze, to sprawdzimy. Robimy okopa w dupę. Dobra. I co? Siubidubi dance. Siubidubi dance. Dawaj dupę. Dostajesz kopa. Nie. Dawaj. Kurde, ja myślałam, że to jest jakiś twój wymysł. Jak można taki głupi początek? Siubidubi dance. Dlatego mi tak zapadł w pamięć. Masz kurde, gnoju. I to był program. A nie. Dlaczego one tak pracują? To jest akurat dziwne. Aha, bo te całe profile też pracują. Czy to jest normalne? Nie, powiem tak. Proszę dajcie znać. Pierwszy raz robię coś na profilach. Czy to jest normalne, że profil... Patrzcie, ja go mogę przyciskać. On jest na grzybku, nie? I słychać, jak on stuka w grzybek. I czy to jest normalne? Bo przez to cały profil pracuje i ja mogę, kurczę, całym tak jakby regipsem ruszać, nie? Dziwna sprawa, totalnie tego nie ogarniam. Dlaczego to się rusza? Nie wyobrażam sobie kolejny raz robić regipsy bez takiej końcówki. To jest coś pięknego. Nie rozwala wam regipsów, nie przekręcicie, nie musicie delikatnie. Nawalacie na maksa i wkręt sam skończy się dokręcać, bo po prostu dojdzie ta metalowa końcówka do regipsa. Piękne. Wszystkie są tak samo schowane, nie za głęboko, nie za płytko, nic nie odstaje. Luksus. Kurwa, nie mam wkrętarki. Przytrzymaj go. Jak? No po prostu ręce do tyłu. Tak, na całą. Tak. O, trzymaj po prostu, dobra? To będzie szybka akcja. Jaki? Raz, dwa, trzy. Ryszard, dawaj! Dobra. Nie poczułam różnicy. To może ja nie muszę trzymać? Jedna cała ściana już jest. Do samego końca. Tutaj tak naprawdę zostało nam tyle. Proszę Państwa, nowy dzień. Trzeba dokończyć poddasze. Zastanawiam się tylko, jak my to zrobimy nad tymi schodami, nie? Tu jest kolosalna dziura i weź tu przyłóż regipsa. Będzie trzeba kombinować. Drabina przyniesiona, jakoś sobie z niej poradzimy. Wtedy już będzie bez problemu. Proszę Państwa, powiem Wam tak. Życie na wsi ma swoje minusy. Bardzo duże minusy. Tak na przykład teraz. Lampa jest podłączona, ale prądu nie ma. Na całej wsi oczywiście, nie? To mnie drażni, bo wczoraj też przyszliśmy tutaj kłaść te regipsy i przez pół godziny nie mieliśmy prądu. Musieliśmy sobie stąd pójść. I dzisiaj to samo, co chwilę była dyskoteka. Cały czas wyłączali, włączali prąd. Na szczęście mam wkrętarki naładowane, jest jeszcze jasno, no to sobie położymy te regipsy. Dostawałem alerty, że przez całe święta ma tak być. Specjalnie dla Ciebie przetestuję drabinę, czy tutaj się nic nie wydarzy. Oj, bo jest taksy. To 1,83 m. Nie, w sensie o 1 cm więcej bym zrobił. Jeszcze więcej? O 1 cm. 1,87 m. To było 1,84 m czy ile? To ja już nie wiem ile mam robić. Ile ten był tutaj ten pasek? 84. No to skoro mówię centymetr więcej, to jak 87? Nie wiem. 85. Tak, 85. Dobra. No. Skurcz mnie zapał. O, dobra. Oprzyj sobie odrobinę. Teraz ja jakoś muszę tam wskoczyć. Dobra, dawaj. Nie róbcie tego w domu. Do góry! No czekaj, bo najpierw muszę tutaj wcisnąć. Podnieś do góry, no. Ej, kurwa! Zawsze trzymasz. Znaczy trzymałem, ale szarpnęłaś, ja się pochyliłem do tyłu, ja stoję w rozkroku, nie mam stabilizacji. Tak jest okej. Okay. Tak jest okej. Okay. Jak to szerokie, niemożliwe. No bo haczy mi tutaj. Czy trzeba go zdjąć? Moje ręce. Jak my to zrobimy? Złoś. No nie będziesz. Dawaj, dęgło, trzymam. No i co? Dam radę, wyschłać. No puszczam i co? Dalej to nie czekaj, muszę zrobić dźwignię. Dobra, teraz. Na pewno? Tak. Dobra, kurde babka nie leci. Szybko! Śmieręca potem zaraz. Jeszcze raz, tak? Tak, najpierw ja muszę wsunąć. Haczy gdzieś. Tu kurwa, ty pierdolę, łamie się. Pierdolę. Ściągamy tego regipsa, aż mnie wkur... Jebaniec. Kleksy, k***a, cementy pierdolone. Skuję je młotkiem i będzie git. Dobra, teraz będzie git. Nie mogę popchnąć tego. Się teraz i wypi... to przez okno. Dawaj, mam. Nie mogę tego wypchać. Tam coś haczył u ciebie. Coś haczył u ciebie. Nie mogę wypchnąć go wyżej. Ale nie mogę go popchnąć, bo tam coś k***a jest. Dawaj, gnoja. Teraz musimy to zrobić, bo ja nie mam zamiaru znowuż go ściągać i zakładać. Dobrze. Ostatnie podejście. Jak teraz śniło, to trudno, to nie będzie regipsu. Teraz musi pasować, kurde. To pchnij go. No, ale ja nie mogę. Nie da się. Maj się, kurde, nie da. No coś wadzi. Dobra. Jest? Jest git, no. Dawaj. K***a, nie trafiłem. K***a. Nie. K***a, ja pier***a, już nie w... Co jest k***a? Gdzie to jest? Jebany profil. A jak tutaj nie będzie, to już nie rozumiem. Babka, mamy to. Patrzcie, już są skosy. Zaczyna się robić pięknie. Teraz sufit. Trzeba wnieść wszystkie regipsy. W ogóle, babka, to ja tu jestem majster, dawaj. Ja to muszę mierzyć. Trzymaj tutaj. Ja tu prowadzę ten kanał. Kręcimy pierwszy regips na suficie. Po tej stronie i po tamtej zrobiliśmy całe regipsy, bo to nie jest aż takie ważne, mamy tylko jedną linię, ale żeby nam się regipsy nie łączyły tutaj, żeby nie szedł taki krzyżyk nam X, pierwszy regips tniemy cały wzdłuż na pół i to będzie nasza przekładka. Jest tak, jak być powinno. Dobra, przykręćmy, zobaczymy. No dobra, to trzymaj, bo nie mam wkrętarki. Pierwszy już jest na suficie. Situation ma się tak. O, w taki sposób robimy. To później... O, ale to jest większa szpara, a dlaczego? No dobra, tak wyszło, trudno. Z tej strony wygląda to tak, a z tej strony wygląda to tak. Nie wiem, jak ja to później obrobię. Mam nadzieję, że nie będzie ciężko. Proszę Państwa, mam pytanie. Jak wieje mocno na dworze, to folia się rusza. Poddasze jest całe zaizolowane, są membrany, jest wszystko, jest wszędzie wełna na wcisk. Dlaczego jak wieje wiatr, to mi się tutaj to rusza? Pracuje ta folia. Bo to jest akurat ciekawe. Widać, że jak mocno zawieje, to ona sobie, no, pływa, nie? I teraz pytanie, czy ja coś źle zaizolowałem, źle zamknęłem? Czy to jest normalne? Tak ma być, bo nie wiem. Powiedzmy, że one są proste, tak? Co ty robisz? Cii, nie dotykaj mi tego. Proszę Państwa, jako że wszystkie ściany są krzywe i nie da się złapać linii prostej, bazując na ścianach, musieliśmy zrobić linię od profili, bo profile zrobiłem prościutko, od ściany do ściany, łapiąc ostatni profil z tej strony z profilem tamtym na samym końcu. Jest taka sama odległość między nimi, jak łapiąc o wiele dalej. Czyli idą równiutko. Więc dzięki temu, że idą równiutko, złapaliśmy sobie kątownikiem kąt prosty według profila z jednej i z drugiej strony. Od poziomicy pierdyknęliśmy linię i dzięki temu to jest nasza równa linia. I idąc wzdłuż niej, regipsy pójdą prościutko do samego końca. Taką mamy nadzieję. Jak się okazało, jest do poprawy, bo tak, będziemy bazować na tej stronie. Tu mamy do linii 2 cm od tego regipsa, więc przykręciliśmy go źle, bo po tej stronie jest już 3,5 cm. Więc musimy tą stronę jeszcze wysunąć o te 1,5 cm, żeby z dwóch stron było tu 2 cm i tam 2 cm i dzięki temu będziemy mieć wszystko równo. Jeżeli dobrze to tłumaczę, mam nadzieję, że zrozumieliście, więc odkręcamy go, przykręcamy na nowo i wtedy powinno być gitara. Dobra, pierwszy jest. I patrzcie, luz nad głową jest, nic nie dotykam. Ja tam się nie czuję klaustrofobicznie. Ale te są mniej napowietrzone niż tamte. Patrz, ten, a ten. Jest ogromna różnica. No, w sumie trzymaj. Patrzcie, kupiłem jeszcze jedne regipsy, dłuższe. I patrzcie na to, jaka jest kolosalna różnica. O, patrzcie. Ten regips to jest ten dwumetrowy, wcześniejszy, co kładliśmy na ścianki boczne, a to jest regips, który kładziemy na sufit, on jest dłuższy. Dzięki temu ten jest troszeczkę sztywniejszy, a ten to jest jakaś popelina. Przecież to się tak gibie, nie wiem, nie ogarniam tych regipsów. Ten i ten został kupiony w Castoramie, więc nie wiem dlaczego jest taka różnica. Cenowo wychodzi tak samo za metr, te krótsze są mega napowietrzone. Nie wiem, czy tak po prostu powinno być. Nie wiem, jeżeli ktoś wie, dlaczego tak jest, dlaczego tak to robią, to dajcie znać w komentarzu. Kurwa, nie mam wkrętarki, gdzie ona jest. Nie. Zaczyna to wyglądać. Przez to, że już wełna została zabudowana, to słychać echo. Ucho, ucho. Mi tam się podoba. Wiadomo, no kurde, mogę... W sumie na palcach chcę się podrapać po głowie, nie? Stoję prosto. Nie podrapię się. Może się schylić? O, i wtedy się podrapię. Czyli w zasadzie nie ma problemu. Wszystko się da, jak się chce. Ktoś mi pisał, jak będę wstanę sobie z łóżka i będę chciał się rozciągnąć. No zobaczcie, no wiadomo, tak się nie rozciągnę do góry, ale robię tak. Wszystko się da. tylko trzeba odpowiednich technik. Nie ma problemu. Proszę Państwa, mała zmiana. Babka musiała sobie pójść, jest ze mną Marika. Pomoże mi. Zobaczymy, jak jej pójdzie. Dobra. Pewnie źle. Zobaczymy. Łapiesz sobie tak. O. No. O. No. Nad głowę. O. Do sufitu dociśnij. No. Idealnie. No szybko, ja nie wiem, dobra, by tak trzymać, tak? Przecież jesteś koksu, trzymaj, a nie pierdaczysz. Już biorę. Trzymaj, nie pierdaczysz. Ty nie dasz rady? Bądź silna. Co jedną ręką? No po co dwoma? Gdzie babka? Babka! Są dwie babki do pomocy, więc sufit będzie leciał szybko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja też jestem teraz kierownik. Co ci płamie? Trochę w lewo, w prawo babki. No co tak pójdziesz? Pip, pip, pip. I teraz ta robota będzie szła. Uwaga na moją choinkę. Tę naszą zniszczyłeś. A, w dupie tam. Babka ma bardziej zmęczone barki. To najpierw u niej wkręcę. Ty jesteś jeszcze świeża. Pip, pip, chodźcie, pip. Dam się tego... Skręcać. Dobra, ja z babką wsuniemy i się zmienimy, żebyś trzymała. O. Ty, poważnie? Harry Potter, kurwa. Tylko to mnie, kurde, przeraża trochę. Nie wiem, jak ja to wszystko pomierzyłem. Nie wiem, jak ja to będę obrabiał. Masakra. Pięknie ucięty, cyk, cyk, cyk. Ja, ty dobrze, to ty przesunęłaś. Nie, no zaraz wyrwie się wkręta. To nie ja, to ona. Co za babki, dobra. Jak ty trzyma, czego ona trzyma? I się nie wiesz, to lata. Jestem ciekaw, jakbyście sobie na przykład poradziły we dwie. Babka, mamy to. W końcu. Góra została tak jakby zamknięta. Tylko jeszcze to wszystko będzie trzeba jakoś poobrabiać. Nie wiem, jak to wyszło, takie rzeczy. Coś czuję, że to zajmie wieki. Obrabianie takich dziurek. Ale ważne, że już jest. Są regipsy. Jaką techniką to obrabiać? Te szczeliny, bo skoro regipsy się leciutko ruszają, to jakbym to robił na gips, to to będzie pękać. Jaką metodą to robić, żeby było dobrze, żeby nie było pęknięć? Możecie dać znać. I to by było na tyle. Elo!